Tą wiedzą dzisiaj się z nami także jeszcze raz podzieli. Bardzo prosimy, pani profesor. Dzięki. Jeśli można, wiesz, żeby państwa nie chciałabym przynudzić, ale chciałam tylko państwu powiedzieć, jak brzmiał, jaka była procedura odmowy udzielenia koncesji telewizji Trwam. Jak państwo wiecie, telewizja Trwam, oglądamy 10 lat, prawie spełniała wszystkie wymagania konieczne dla tego, żeby uzyskać koncesję na kolejny okres czasu. I oczywiście z najlepszą wiarą złożyła wszystkie konieczne papiery. Okazało się potem, że telewizja Trwam wśród firm, które dopiero utworzone zostały na tę okazję, żeby koncesję uzyskać, okazało się, że w rozumieniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest najgorszą i oczywiście odmówiono koncesji. Państwo przyglądaliście się na pewno w czasie transmisji, które telewizja Trwam przedstawiała. Nie można było w Sejmie, oczywiście wiadomo, że decyzja miała charakter polityczny. Przewodniczący Krajowej Rady odmawiał wytłumaczenia się. Tutaj można powiedzieć, że czas walki o telewizję Trwam był świetnym okresem edukacji prawnej. Dlatego, że telewizja Trwam przedstawiała bardzo świetne, bardzo dobre argumenty. Bardzo wiele, ściągnęliśmy wielu specjalistów. I właściwie można powiedzieć, że dzisiaj każdy jest specjalistą w zakresie radiofonii i telewizji. To, że przewodniczący Dworak, który jest przyjacielem i kolegą prezydenta Komorowskiego, bardzo trwał przy tym, żeby nie udzielić koncesji, to trudno się było dziwić. Żebyście państwo wiedzieli, telewizja Trwam uparcie pomijana jest w otrzymaniu koncesji, dlatego że istnienie takiej telewizji znacznie utrudni wybór, nowe wybory i powrót w pełnej krasie Platformy Obywatelskiej. Bez telewizji Trwam zmiana w Polsce jest niemożliwa. Dlatego to jest walka, bo to już jest, nie jest walka o Radio Maryja czy telewizję Trwam. To się zbiegło z działaniami, które rugują historię z Polski, które zaganiają Polaków do śmierci, do pracy. Rolniczki, kobiety rolniczki mają pracować 12 lat dłużej. 12 lat w polskim rolnictwie źle uprzemysłowionym, bez zaopatrzenia socjalnego. Kobiety 7 lat dłużej, bez warunków socjalnych i opieki, jaka jest na Zachodzie. Mężczyźni 2 lata dłużej, kiedy wszystkie statystyki pokazują, że mężczyźni w Polsce statystycznie żyją 66 lat. Rzecz w tym, że intencją główną, najważniejszą, która tu jest dostrzegana, jest po pierwsze oszczędność. Budżet ma na Polakach zaoszczędzić. Zaoszczędzić ma na leczeniu, ponieważ odebrano leki, również leki dzieciom, leki nowotworowe chorym na nowotwory. Mamy się nie uczyć historii, zarobić się na śmierć, nie odzyskać naszych pieniędzy. Emerytura, proszę państwa, żebyście też wiedzieli, kto jest z Polski, to są państwa odłożone, zaoszczędzone pieniądze. To nie jest łaska. Po prostu w Polsce jest obowiązek oddawania tych pieniędzy państwu, a ono nas urządza w cudzysłowie. A urządza nas tak, że oddaje pan Tusk i ten rząd nasze pieniądze firmom ubezpieczeniowym, finansowym, które tak gospodarują, że wykazały straty kilkanaście miliardów w pieniądzach emerytów, ale swoich zysków około 10 miliardów. I to jest taki biznes. I ludzie idący na emeryturę będą otrzymywali, wedle już nowych przepisów, po 600 zł emerytury. Kto za to przeżyje? Jeśli któraś kobieta albo mężczyzna nie będzie mógł pracować, pójdzie wcześniej 300 zł emerytury, pół. Kto za to wyżyje? Nikt. Jedyna nadzieja, ja się bardzo cieszę, że ludzie, którzy popierają Platformę Obywatelską i niech pracują do śmierci. Skoro śmierci Platforma jest warta, krzyżyk na drogę i do piekła, bo to tylko tam. Natomiast naszym obowiązkiem jest walczyć o to, żeby Polska nie zginęła. Jak będziemy trupami, to i Polska będzie trupem. Musimy żyć i nie dać się. I teraz
te bitwy o telewizję Trwam zbiegły się z walkami o emerytury nasze, z nowym sposobem kierowania państwem, bo państwo polskie i Platforma łamią konstytucję, oddając nasze kompetencje tu, do tych, za mną. Oddają możliwości ingerowania w sprawy budżetu polskiego, chociaż jest to zastrzeżone do polskiego Sejmu. My jesteśmy, właściwie Platforma łamie wszelkie obyczaje parlamentarne, nie jesteśmy nawet informowani, reprezentując 1/3 wyborców, nie jesteśmy nawet informowani o tym, co oni oddają, jakie pakty podpisują i dowiadujemy się po fakcie, że to jest biznes wzajemno towarzyski kolesiów i kolegów, którzy siedzą w instytucjach finansowych i przepuszczają nasze pieniądze. Przepuszczają majątek, przepuszczają nasze pieniądze. Także sprawy dotyczące telewizji Trwam łączą się ze sprawami istnienia Polski, ponieważ władza obecna się zorientowała, że głównym nośnikiem tradycji polskiej, walki polskiej jest Kościół w Polsce, wypowiedziano walkę również Kościołowi Polskiemu. Jeszcze niedawno pan Tusk przed wyborami brał ślub kościelny, po 20 latach przypomniało mu się i on się ożenił dopiero, tak? Przed Kościołem przyjmowali go dostojnicy niektórzy, dali się oszukać. On działa przeciwko Kościołowi. Pierwsza rzecz, jaką że niszczy się Kościół, likwidacja fundamentów finansowych. Zlikwidował komisję majątkową, której zadaniem było spełnienie, oddanie majątku zagrabionego przez komunistów w Polsce. Zlikwidowano komisję, a teraz likwiduje się komisję, która wypłacała fundusz kościelny, który wypłaca pieniądze Kościołowi Polskiemu. Ale to nie jest darowizna od państwa. To jest równowartość około 100 milionów, natomiast to są pieniądze z funduszu, który nigdy nie został oddany za majątek zagrabiony Kościołowi. A kto w Polsce prowadzi głównie akcje charytatywne, oświatowe? Kościół! Nie Polska, nie państwo, nie władze polskie, nie różnego rodzaju urzędy. Zakonnica cię znajdzie przed świętami, zakonnica czy ksiądz przyniosą ci lek, albo osoby, które z Kościoła, z Caritasu przychodzą. Państwo popuściło nas. Państwo likwiduje Polskę. Państwo likwiduje urzędy pocztowe, sądy, policję. Likwiduje organy administracji, drogi, połączenia komunikacyjne. Ludzie niedługo będą sami wymierzać sobie sprawiedliwość. I właściwie już przypadek taki był, no musiał prezydent ułaskawił, tak? Ale tak będzie wyglądało. Ludzie muszą, potrzebują państwa. Państwo, instytucje państwowe są symbolem państwowości polskiej. I tabliczki z orłem czerwonym, z orłem na czerwonym tle znikają. Po prostu ludzie nie wiedzą. Na Śląsku wywalczyli sobie po niemiecku, Kaszubi wywalczyli sobie po kaszubsku, Ukraińcy po ukraińsku, czyli Litwini po litewsku, a my we własnym domu nie mamy nawet symboli państwa polskiego. Więc powiem państwu, że to walka o telewizję Trwam jest tym bardziej ważna, bo tylko dzięki telewizji Trwam możemy się dowiedzieć, co się w Polsce dzieje. Gdybyście oglądali wiadomości, dziennik telewizyjny polski, to byście się zorientowali. Tam jest najważniejsze, która celebrytka potknęła się, w jakim kolorze bucików przyszła na imprezę. Jak pięknie wypadł pan prezydent albo pan premier, sztukowany, pudrowany i jak się pokaże i coś tam przemówi. Pan prezydent tylko z karteczki, bo inaczej mówić nie umie. I o niczym innym więcej się państwo nie dowiecie. Natomiast głowę dam, że sprawozdania z tej informacji nie będzie i trudno się dziwić, że nie będzie, ale od tego jest internet. Będzie na pewno program, się dowiemy, ale to będzie, jeśli coś będzie, dzięki telewizji Trwam, dzięki Radiu Maryja. I tutaj te wszystkie interesy, zwróćcie państwo uwagę, jak się teraz splatają. Potrzeba walki o Polskę dzisiaj. Nam nie nawet nie zauważyliśmy, bez historii, bez zdrowia społecznego, bez władzy, która by się z nami utożsamiała. Władza się nie utożsamia. Pan Sikorski przyjeżdża do pani Merkel, jedzie do Berlina zachwycony, że go zapraszają i opowiada, że my trosze przynosimy tutaj, bo tylko Niemcy potrafią wziąć pod patronat polityczny, że oni mają wysoką kulturę zarządzania. To niech oni wyjeżdżają tam. No niech wyjadą. No niestety znosimy, ale komu to zawdzięczamy? Polskim wyborcom.
No polskim wyborcom. No on sam się nie ulokował tutaj. Walei Szucha ani nie przychodzi do Sejmu. I żebyście państwo wiedzieli, to nie jest sztuka przyjść ze sztandarami tutaj. Sztuką jest iść, powiedzieć, mówić, pisać, robić co tylko można. Ja staram się to robić na swoich zajęciach, na wszystkich uniwersytetach, na których pracowałam. I największym moim sukcesem Uniwersytet Warszawski jest, powiedziałabym, opanowany przez taką młodzież Platformy Obywatelskiej, ale nie wszyscy, bo jest grupa. I moim największym sukcesem było to, że po zajęciach, po seminarium 20 par osób przychodziło i pod koniec wszyscy już zupełnie inaczej mówili, a część przychodziła i pytała się, gdzie tu można co zrobić. Więc to jest sukces i mi się wydaje, że każdy powinniśmy gdzieś. Te wybory są do wygrania, ale nie wygrywamy ich, bo media są przeciwko nam. I dzisiaj są, ja widziałam twarze dziennikarzy z Polski. Głowę dam, że jutro przekaz będzie o tym, że coś było krzywo, ktoś tu źle stanął, ktoś tam przewrócił się i będzie wykpiwanie. Więc chcę prosić państwa, żebyście bardzo się wyczulili w naszych rękach, nie w tej Unii Europejskiej, nie w tej Unii. Jestem gorącym przeciwnikiem Unii Europejskiej. Zawsze byłam przeciwko przyłączeniu Polski, dlatego że sprzedaliśmy Polskę za to tylko, że Polska była biedna, że wyszliśmy spod komuny. Polacy nie mieli niczego i wydawało się, że najlepszym rozwiązaniem, jak damy się w niewolę bogatemu. Nie ma przyjaźni między batem a D. No nie ma takiego, takiej przyjaźni. I ja myślę, że powinniśmy tutaj wziąć sprawy w swoje ręce. Jeszcze raz powtórzę, samo to, że my tutaj jesteśmy, jest obraźliwe dla nas. My nie tu powinniśmy być. Sejm powinien nas słuchać. Platforma, to całe towarzycho młode, które tam siedzi, jakichś ludzi podobierali, którzy są zaprogramowani. Którzy są zaprogramowani. Więc chcę, żeby nie przedłużać już, bo widzę, że flaga przemieszcza się. Flaga, ale flaga nasza kochana Polska. Więc chcę państwa prosić, żebyście nie opuszczali Polski. Gdziekolwiek jesteście, pomagajcie Polsce, bo my bez waszej pomocy, bez informacji, którą państwo przekazujecie, bez internetu nie damy sobie rady. Jeśli zakneblują telewizję Trwam, drugi krok będzie Radio Maryja. Kolejny krok będzie nasz dziennik, a kolejny my w więzieniu i prosimy wtedy o paczki. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa dla pani profesor. Pani profesor Krystyna Pawłowicz, nasz autorytet naukowy z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.